Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i witam Ciebie w kolejnym, już szóstym odcinku serii Rower Enduro do 3000 zł, w ramach którego, tak jest, składamy Rower Enduro do 3000 zł. Dzisiaj zajmiemy się kasetą. Zapraszam. Tak jest, w dzisiejszym odcinku zamontujemy sobie kasetę. Będzie to kaseta Shimano HG, teraz jak ona tam się nazywała, CS HG50. Jest to kaseta 11-36, oznacza to, że jej najmniejszą zębatką będzie zębatka 11-zębna, natomiast największy blad będzie to 36 zębów. Czy mało, czy dużo, o tym sobie porozmawiamy w następnych etapach, gdy zrobimy sobie podsumowanie całego napędu. Na pewno weźcie pod uwagę to, że żyję w płaskim terenie, mieszkam tutaj na Pomorzu, także tutaj nie ma żadnych hardkorowych górek, nie ma żadnych hardkorowych podjazdów, także ten temat rozwinę dalej. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób zamontować taką kasetę oraz w jaki bardzo prosty sposób można ją zdemontować przy użyciu tylko jednego klucza, zamiast kupowania jakichś tam bacików za nie wiadomo ile pieniędzy i męczenia się z tym, także zapraszam do oglądania. No i teraz nastąpi przeteleportowanie do piwnicy. Dzisiaj zamontujemy sobie tą oto kasetę. Jej dokładny model znajdziecie oczywiście w opisie. I dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób ją zamontować oraz pokażę Wam takiego protipa dotyczącego demontażu tej kasety. Wiele osób pokazuje, jak to zrobić za pomocą takiego bacika. On tutaj jeszcze powinien mieć kawałek łańcucha, ale jak widzicie, ten bacik jest zepsuty. Też nie przepadam za siłowaniem się w ten sposób, dlatego pokażę Wam, jak w prosty sposób zrobić bardzo prosty bacik, którego nie musisz trzymać w ręce, żeby zadziałał. Na początku zobaczymy sobie, w jaki sposób jest złożona nasza kaseta. Wszystko nam się rozsypało. Jest to kaseta 10-rzędowa i 8 zębatek znajduje się w zanitowanej całości. Tego tutaj nie ruszymy w żaden sposób. Mamy natomiast dwie zębatki, które są luzem i mamy nakrętkę. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o filozofię całej kasety. Jak widzicie, jest ona w takim standardowym systemie właśnie bębenkowym. Nie ma tutaj żadnego systemu XD, czy właśnie z tych nowszych mikro. Shimano ma taki nowy system. To tego tutaj nie ma, to jest najbardziej standardowa kaseta właśnie na bębenek. W poprzednim odcinku pokazywałem Tobie, w jaki sposób złożyć takie oto koło, które tutaj mam. Koło jest złożone na piaście Novateka, obręczy Dartmoora Ridera. Także na to koło będziemy nakładać kasetę. I jak widzicie, na moim bębenku znajduje się taka oto podkładka. Jest ona dorzucona przez właśnie Novateka i w moim wypadku jest ona potrzebna. Kasuje ona luz na mojej kasecie właśnie, bo bez niej będzie mi to latało góra-dół. Jak mam ją zainstalowane, to nie ma takiego ryzyka. To jest bębenek Novateka. Jest on nieco inny od właśnie bębenków na przykład Shimano. Bębenki Shimano mają właśnie wypusty, które są, większość z nich jest szersze i występuje tylko jedno węższe. Tutaj natomiast mamy same wąskie i występuje jedno szerokie. To takie dosyć niecodzienne jest właśnie bębenek od Novateka. I właśnie w to jedno szerokie będziemy chcieli instalować naszą kasetę. I szukamy na naszej kasecie jednego wąskiego. I jedynym węższym właśnie wypustem jest właśnie ten wypust. Zawsze będzie to tylko jeden. I ten oto węższy trafia właśnie w to miejsce. Ale tutaj się totalnie nie stresujcie, bo po prostu nie można tego zepsuć. To pasuje tylko i wyłącznie w jednej konfiguracji, także tutaj się totalnie o to nie martwcie. I mam tutaj nakrętkę oraz klucz do kasety. Wpiszecie sobie gdzieś na Allegro czy coś klucz do kasety, to Wam wyskoczy. To nie jest drogi klucz, także na pewno da radę. I jako że kręcę teraz dubla, to wcześniej już sobie tutaj posmarowałem delikatnie smarem łożyskowym. Możecie też użyć tego smaru, którego używaliśmy. W sumie ja nie używałem, ale do mocowania suportu anti-sneeze, przeciwko zapieczeniowy, robi taki finish line, robi taki Shimano. I tak oto przygotowaną kasetę sobie dokręcamy. Oczywiście nie palcami, bo mamy tutaj oznaczenie lock 40 Nm, czyli trzeba użyć dosyć sporej siły.
Ja akurat teraz tego nie będę dokręcać jakoś super mocno, bo za chwilę pokażę Wam, w jaki sposób to odkręcić. A do przygotowania naszego bata do ściągania kasety potrzebujemy zaledwie dwóch rzeczy. W sumie to może trzech. Jedna z nich to jest łańcuch. Fajnie, jeżeli jest to łańcuch taki sam, jaką macie kasetę. To znaczy tyle samo rzędowy. Ponadto potrzebujecie jednego wkręta. I szukacie sobie wkręta, który przejdzie Wam właśnie przez rozpięte ogniwo. Jak widzicie, u mnie tutaj wkręt przekręcił się właśnie przez ogniwo łańcucha. I tak oto przygotowany bacik przykręcamy do nogi naszego stołu albo w jakieś inne miejsce. Ja już to uczyniłem wcześniej, mam tutaj nogę mojego stołu, mam tutaj właśnie łańcuch i za chwilę pokażę Wam, jak z tego korzystać. Bierzemy nasze koło z kasetą, nakładamy na nie łańcuch i tutaj ważne, nie używajcie największego właśnie zbiegów, tylko gdzieś tutaj po środku i sobie owincie jeszcze na mniejszą zębatkę. I całość zaprzyjcie tutaj dobrze o Waszą nogę stołu. Niech to wszystko tutaj nie będzie w powietrzu, tylko niech to się opiera. O, teraz to się wszystko trzyma na tym łańcuchu. Łańcuch jest dosyć mocno napięty. Następnie wkładam klucz do kasety. I ja akurat korzystam tutaj z klucza nasadowego. I ustawiam go w ten sposób, żeby tak jakby pchać do dołu. Żeby nie walczyć z prawami fizyki, tylko po prostu, żeby tutaj pchać do dołu. Ja to miałem dosyć lekko przykręcone, ale ten sposób pomoże Wam nawet z mocniej dokręconymi kasetami, żeby ją odkręcić. Także to działa. I dzięki temu sposobowi zyskujesz, nie wiem, z 15, 20, może nawet 30 zł na kupnie bacika. Nie potrzebujesz go, używasz starego łańcucha, używasz jednego wkręta i masz to wszystko za friko. A jeżeli czekasz na kolejne odcinki Diptowego Bubu, kolejne odcinki tego projektu, jak i moich wycieczek, wypadów, eventów w górach, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do pozostawienia subskrypcji, do napisania czegoś miłego w komentarzu, bo to dzięki Twoim miłym reakcjom ten kanał istnieje. Także zachęcam. Z takich rzeczy spoko, jeżeli zostawisz łapę w górę, jeżeli ten materiał okazał się dla Ciebie wartościowy, jeżeli dowiedziałeś się czegoś nowego albo po prostu miło spędziłeś czas. Ja nie przedłużam dalej i do zobaczenia. No i klasycznie, Sparta.